mam wybrać? Deszczowe popołudnie? Czy morską bryzę o poranku? Niech będzie, zapalę obie. Rozpakuję ostatnie pudełko i idę sprawdzić, jak tam papryczki. Ciekawe, co tu może być? O! O nie! Moje świeczuszki! Nie! Ratunku! Pożar! O! O! Drzwi zablokowane! Pudła na pudłach! Idę się schować na górze! O! Niech to! Nigdy jeszcze nie miałam na rękach pingwina! Ale nic to! Zawsze musi być ten pierwszy raz! O! Z przyjemnością zjem kolację z Dillis. Z przyjemnością zjem kolację z Dillis. Chore, ty, dlaczego ja się zgodziłem? Pewnie znowu poda te swoje nadziewane papryczki. A niech to! Ratunku! Co za historia? Dzwonię po strażaka sama. O, w końcu wróciliście i co? Jak poszło? Fatalnie, nie znaleźliśmy go. Co? Zaginął hydrant? Nie, zaginął pan pingwin. Spory pożar towarów w sklepie u Dillis. Właścicielka i pingwin uwięzieni na piętrze. Spory pożar towarów w sklepie u Dillis. Aha, właścicielka i pingwin uwięzieni na piętrze. Tak, właśnie. Eli, Arnold, bierzecie Wenus. Tak jest, robi się. Benny, Elvis, my jedziemy Jupiterem. Czekaj, ale ty myślisz, że to ten sam pingwin? O tak, myślę, że są na to szanse. Nic się nie bój. Dzwoniłem już to samo. Eli, my zajmiemy się ogniem. Elvis, Penny, lećcie po Dillis i pingwina. Strażak Dillis, pudla pełna, tlen 100%. Strażak tam. Jaki piękny pingwin! Elvis, pośpiesz się! Dzień dobry, śmieszny pingwinie! Ktoś tu mocno pachnie rybką! Alarm, chce pomocy ktoś! Strażak sam to spoko gość. Tam gdzie groźnie, tam gdzie źle, na ratunek zjawi się i nie wie co to strach.